Wracam ci do materiału, który obiecałem jakiś czas temu odnośnie menadżera haseł. Pojawił się materiał o oszustwach na Olixie, potem taki mój krótki materiał związany z tym, jak chronić się przed utratą swojej cyfrowej, można by powiedzieć, tożsamości, czy nie narażać się na dodatkowe ataki przez różnego rodzaju hakerów. Zlinkuję wam te dwa materiały w opisie, tak żeby było wiadomo, do czego ten password manager będzie. I dzisiaj porozmawiamy o password managerach. Słuchajcie, jest dużo rozwiązań na rynku. Ja się skupię w zasadzie na jednym, o innych was poinformuję, tak żebyście mogli sobie wybrać to, które będzie dla was najbardziej interesujące. Pierwszą aplikacją jest 1Password, kolejną jest LastPass, to są chyba dwa najpopularniejsze systemy. Jest również aplikacja RoboForm, ja z nią dość dużo miałem do czynienia. Jest zresztą przez kilka znanych marek polecana i dlatego ja skupię się na tym rozwiązaniu z tego względu, że jest ono mi znane z użytkowania. Słuchajcie, pierwsza rzecz, tak jak powiedziałem, nie namawiam was akurat na to rozwiązanie. To rozwiązanie wam zlinkuję w opisie. Jeżeli chcecie mieć inne rozwiązanie, tak jak mówiłem, jest 1Password, jest LastPass. Ja się skupiam na RoboFormie. Wszystkie te programy działają mniej więcej podobnie. Warto wskazać informację na początku, że mamy wersję free, ale tak, żebyśmy byli z niej zadowoleni, będziemy musieli zarówno jak i w przypadku RoboForma, jak i 1Password, jak i 1Password, będziemy musieli skorzystać z opłaty abonamentowej. I tutaj w tym temacie również nie jest inaczej. Tu jest chyba w granicach 10 albo 20 dolarów rocznie opłata za korzystanie z chmury. Chmura, dzięki której będziemy mogli sobie synchronizować wszystkie dane z moi kochani komputerów, urządzeń przenośnych. Ta platforma o tyle jest wygodna. Nie wiem, jak to jest w przypadku innych platform, o których wspomniałem na początku, ale to możecie uruchomić sobie na Windowsie, na Androidzie, na iOSie oraz na Mac OSie tak naprawdę. Tak więc obojętnie, jakie urządzenia używacie, dlatego ja, jak wiecie, często testuję różnego rodzaju urządzenia. Chciałem mieć taką platformę, która będzie działała mi we wszystkich momentach i dlatego ja to rozwiązanie w jakiś tam czas temu ćwiczyłem i ono na tych wszystkich urządzeniach mi działało. Ja się skupię na samej instalacji i omówieniu tego. Dostępne są aplikacje na urządzenia mobilne. No, może też o nich kilka słów powiem, żebyście widzieli, jak to wszystko działa, ale na początku wchodzę tylko i wyłącznie w tą instalację i przygotowanie takiego menadżera haseł. Na początku klikamy pobierz menadżer haseł. No to jest podstawą podstaw, tak więc czekam, aż się nam ten menadżer pobierze. Następnie uruchamiam instalator. Wybieram sobie, jak widzicie, język polski. Możemy sobie zobaczyć opcje zaawansowane, ale może nie, wezmę taką najprostszą instalację, jaką każdy będzie z nas robił. Może ja zamknę tutaj Chroma, na którym to mam otwarte, ponieważ RoboForm posiada wtyczkę do najpopularniejszych przeglądarek, czyli do Chroma, do Firefoxa, do Opery bodajże, do Windowsowej przeglądarki Explorera. Tak więc w zasadzie wszystkie też te przeglądarki są potrzebne, będą obsługiwane. Create new account. Ja może teraz na szybkości sobie wytworzę nowe konto, tak żebym mógł tam wam coś pokazać. Możecie sobie zrobić dodatkowy adres, który będzie z wami, będzie tylko i wyłącznie przeznaczony na przykład do tego rodzaju działalności, czyli do zainstalowania menadżera haseł. Ważna informacja, jak widzicie, on już sobie tutaj dorzucił swoje rozszerzenia do tych przeglądarek. Ja dalej przechodzę, uruchamiam. Automatycznie on będzie nas prosił o to, żeby włączyć rozszerzenie. Mogę sobie pobrać do Microsoft Edge ten dodatek, chociaż ja akurat z tej przeglądarki nie korzystam. U mnie główną przeglądarką jest Chrome, także nie będę się tu dalej z tym tematem mierzył. Włączę rozszerzenie, słuchajcie, w Google Chromie. Tutaj mi się pojawia już RoboForm. Jak widzicie, jestem, czy już jestem już w nim zalogowany? Tak, chyba jestem już w nim zalogowany. Możemy sobie rozpocząć
od dodawania różnych rzeczy. Możemy sobie dodać, widzicie, całą taką listwę, z której będziemy korzystać, ale najważniejszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to jest przechowywanie haseł. Również na komputerze Wam się zainstalowała aplikacja RoboForm. Jak widzicie tutaj jej wszystkie ustawienia. Ja może wejdę na przykład w tajne notatki. To jest też bardzo fajna opcja. Tajne notatki są to notatki, które nam się synchronizują przez chmurę, tak jak powiedziałem. W takich tajnych notatkach możemy sobie przechowywać różne ważne rzeczy. Co istotne, ważnym jest to, aby to główne hasło było hasłem silnym. I naprawdę tego hasła nie używajcie absolutnie nigdzie więcej, tylko i wyłącznie używajcie w tym swoim RoboFormie. Wszystkie hasła, wszystkie tajne notatki. Ja zrobię tajną notatkę jako nową. Może wyłączę to, żeby nam nie rozpraszało. Każdą tajną notatkę, każdy login, każdy kontakt, tożsamość, aplikację, wszystko, co zapisujemy w tym menadżerze haseł, to jest automatycznie szyfrowane już na dysku naszego komputera z użyciem tego naszego pierwszego głównego silnego hasła. I tutaj podkreślam, zadbajmy o to, żeby to hasło faktycznie było silne. Tajne notatki są bardzo fajnym narzędziem do przechowywania różnych informacji, typu, nie wiem, numery kont, numery kart kredytowych, kody CVV do kart kredytowych. Jak Wam już mówiłem w poprzednich materiałach, które macie zlinkowane w opisie, ja na przykład na swoich kartach kredytowych kod CVV zawsze wydrapuję, ale wpisuję sobie to do tajnej notatki. Oczywiście macie folder, możecie w tym folderze tworzyć kilka tajnych notatek, możecie sobie tutaj notować na przykład loginy do swoich kont firmowych. Wszystkie te rzeczy, które tutaj sobie zdefiniujecie, są już zaszyfrowane na dysku waszego komputera i ta zaszyfrowana kopia jest przechowywana w chmurze oferowanej przez ten system. W przypadku, gdyby ktoś nawet wykradł te wasze dane z tej chmury, jest ona dość silnym algorytmem. Ten plik jest dość silnym algorytmem zaszyfrowany, tak więc bez waszego master password będzie to tego hasła głównego nie będzie to dla nikogo przydatne, tak więc nawet przy utracie komputera, nawet w momencie, kiedy ktoś dotrze do tego pliku, dotrze do tego menadżera haseł, pamiętajcie, że to wszystko jest zaszyfrowane i jeżeli hasło główne będzie hasłem bezpiecznym, będziecie mogli być pewni, że nikt do tych waszych danych zaszyfrowanych nie dotrze. Może rzut okiem na ustawienia, na opcje. Może też kilka rzeczy warto powiedzieć. Jak widzicie, są tutaj te wszystkie opcje. No trochę po polsku, trochę po angielsku. Możemy sobie również zobaczyć, z jakimi browserami działa, z jakimi przeglądarkami będzie to funkcjonowało. Google Home, Microsoft Edge, Firefox, Opera. Również działa mi to na Macu, na Safari, tak więc nie ma najmniejszego problemu. Możemy sobie wygenerować pasek narzędzi, który będziemy używali w aplikacji. Możemy również z tej ikony, która nam się już w Chromie pokazała, korzystać. Dobra, w zakładce bezpieczeństwo macie możliwość zmienienia swojego hasła głównego. Następną opcją jest automatyczne wylogowywanie. To jest też dość istotna kwestia, że jeżeli odchodzicie od komputera, to warto, jeżeli do niego jest stały dostęp, się wylogować. Jeżeli się wylogujecie na Windowsie czy na macOSie, to automatycznie będziecie wylogowani również z RoboForma, czyli nawet jak ktoś przyjdzie i zda wasze hasło do komputera, to ten menadżer haseł będzie wylogowany po wylogowaniu się z systemu, tak więc na to warto zwracać uwagę. W urządzeniach z iOS-em i z Androidem, które mają zastosowane jakieś biometryczne uwierzytelnianie typu Face ID, Touch ID, możemy mieć dostęp do RoboForma przy użyciu właśnie tych możliwości uwierzytelnienia się na komputerze, na telefonie, czy na smartfonie, czy na tablecie. Słuchajcie, tutaj jest ustawione automatycznie po 120 minutach, można sobie to zostawić. Autofill on, nie wiem, czy to jest potrzebne, czy lepiej to ręcznie. Tak naprawdę ja zobaczę, czy jeszcze o czymś warto by powiedzieć. Chyba nie. Są oczywiście różne skróty klawiszowe, można się tego nauczyć, ale ja chcę powiedzieć o najprostszej konfiguracji, tak żeby łatwo z niej korzystać. Wrócę do Chroma, uruchomię Chrome. Jak widzicie, mamy tutaj tą zakładkę i co ciekawe, warto wspomnieć o opcji
generuj, w momencie kiedy ją uruchomimy, pojawia nam się automatyczny generator haseł. Generalnie menadżer haseł to jest to, o czym wspominałem w materiałach, które macie zlinkowane w opisie, jeszcze raz powtórzę, to było to, żeby do każdego serwisu internetowego mieć inne hasło. W tym momencie możecie sobie tutaj ustalić, że na przykład chcecie 34-znakowe hasło, które zawiera duże litery, małe litery, od 0 do 9 cyfry oraz znaki specjalne. Możecie również wybrać minimalną ilość cyfr, które mają być, i za każdym razem możecie sobie generować nowe hasło. Tutaj ono się pojawia. Możemy to hasło potem sobie skopiować i na przykład gdzieś podczas rejestracji w jakimś serwisie to hasło sobie zapisać. Prosty przykład. Najczęściej oszustwa mają miejsce na Allegro. Ja może pokuszę się o założenie konta na Allegro testowego. W momencie, kiedy będziecie się zalogowywali do serwisu, na przykład Allegro czy jakiegokolwiek innego serwisu, i sam system, czyli RoboForm, wykryje Wam, że logujecie się do danego systemu, zaproponuje Wam, żeby stworzyć wpis do logowania o nazwie Allegro. No możemy tą nazwę oczywiście zmienić tak, jakbyśmy chcieli, ale jeżeli nie, to ja zostawię Allegro i zapisujemy tą przepustkę w RoboFormie. W momencie, kiedy teraz wejdziemy, w logowaniu będziemy mieli Allegro. W tym przypadku, kiedy wyjdziemy, ja się wyloguję może z tej strony, w momencie, kiedy chciałbym się zalogować na moim Allegro, kliknę zaloguj, wyświetli mi się okno i w tym momencie, jeżeli wejdę, to automatycznie wypełnię i zaloguję się do systemu. Jak widzicie, logowanie trwa absolutnie bez poświęcenia jakiegokolwiek czasu na to. Jedyną rzeczą, jaką musimy mieć, to odbezpieczony RoboForm z wpisanym hasłem głównym i wtedy bez najmniejszego problemu to zrobimy. W momencie, kiedy bym przeszedł na jakąkolwiek inną stronę, na przykład jest poczta WP, czyli potraktujmy ją, że jest to jak gdyby spreparowana strona, która udaje nam Allegro. W tym momencie niestety nie podpowiada nam się automatycznie, że jest to Allegro, ale spróbujmy na siłę wybrać, że chcemy wypełnić te pola. Wtedy system nam daje informację, że to miało być dla URL-u, czyli dla strony allegro.pl, a chcemy wprowadzić te dane na stronie wp.pl. W momencie, kiedy przestępcy nam podeślą spreparowany link, gdzie mamy podać swój login i hasło do Allegro, to już ten menadżer haseł nam będzie nas wyświetlał ostrzeżenie, że przechodzimy na stronę, która nie jest tą stroną, którą miała być. Oczywiście warto czytać te ostrzeżenia, żeby było wiadomo, o co chodzi, i nie potwierdzać teraz, bo oczywiście możecie potwierdzić, przekazać swój login i hasło innemu serwisowi, te, które używacie na przykład na Allegro, ale jest ostrzeżenie i tu należy zareagować jako nie. Niech Was wtedy na przykład zainteresuje adres, na jaki próbujecie podać to hasło. Pierwsza informacja to jest to, że słuchajcie, nie będziecie mieli wyświetlonej podpowiedzi, bo jeżeli wejdę faktycznie na allegro.pl. Zobaczcie, jeżeli jestem na stronie Allegro, kliknę w ikonę RoboForm, to automatycznie pojawia mi się podpowiedź, że jesteśmy na stronie Allegro. Mogę sobie tutaj wejść, mogę wcisnąć wypełnij pola. No akurat te pola nie są teraz wyświetlone, bo trzeba kliknąć zaloguj, ale już tutaj nam ten RoboForm się nie burzy. Czyli zalogowanie na Allegro to jest kliknięcie, podanie loginu, hasła, już jestem zalogowany. Tak to właśnie prosto działa. I tutaj cała ta prostota polega na tym właśnie, żebyśmy mogli w prosty sposób do serwisów, z których korzystamy, się logować, właśnie do każdego z tych serwisów posiadać inne, wygenerowane na przykład przy pomocy tego generatora hasła. Macie różne inne dodatkowe rzeczy, które możecie sobie zapisywać, na przykład zakładki, jeżeli nie chcecie, żeby były przechowywane gdzieś tam na stronie przeglądarki czy innego rodzaju dane wrażliwe. Ja jeszcze raz może uruchomię ten RoboForm, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mamy właśnie logowanie, tu mamy stworzoną zakładkę Allegro. Możemy nieograniczoną ilość serwisów sobie tutaj powrzucać. Pamiętajcie, zawsze do każdego serwisu wygenerowane inne hasło. To jest
Za to takie zachowanie będzie premiowało tym, że będziecie stosunkowo bezpieczni, jeżeli nawet hasła zostaną zhakowane na jakiejś stronie. One zazwyczaj są zahaszowane, ale może się okazać, że nie. Możecie kilka tożsamości sobie stworzyć, możecie też tworzyć kontakty, ale głównie będzie Was interesowała pewnie zakładka logowanie, zakładki i tajne notatki. To jest naprawdę też fajna strona. Możecie swoje dane, nie wiem, numery telefonów do banków. Ważną kwestią jest to, że jeżeli pamiętacie swój login i master password, to w zasadzie na każdym urządzeniu, które jest pod ręką, jeżeli znajdziecie się w sytuacji, że wam ktoś ukradnie telefon, to również możecie sobie zainstalować tego RoboForma na nowo zakupionym telefonie i macie od razu przy sobie wszystkie swoje dane. Jeżeli macie tutaj pozapisywane numery kart, które zostały utracone, numery kontaktowe do banków, do których możecie zadzwonić w razie takiego problemu, to można zrobić to tu. Można nawet na telefonie znajomego zainstalować aplikację, zalogować się do swojego konta, sprawdzić te wszystkie dane, szybko powiadomić służby o utracie dokumentów, o utracie kart, o jakimś niebezpieczeństwie, które wam grozi, takim cybernebezpieczeństwie, które wam grozi ze względu na to, że żeście utracili jakieś właśnie karty czy inne rzeczy. I warto w tych cybernotatkach sobie to wszystko, w tych tajnych notatkach notować. I jeszcze raz podkreślam, generujcie do każdego, nawet najmniej istotnego serwisu login i hasło. W momencie, kiedy wejdziecie w te loginy, będziecie widzieli, jak ten login wygląda. W każdej chwili to hasło możecie sobie skopiować i wprowadzić je ręcznie na stronie. Także ten login też jest dla Was po podaniu tego master password dostępny i będziecie mogli z niego korzystać. Po instalacji RoboForma zobaczycie sobie tutoriale. Też sobie można te tutoriale pooglądać. One są akurat po angielsku, ale oczywiście jak najbardziej można też to porobić. I ta jedna mała ikonka będzie Wam gwarantowała, no myślę, że względne bezpieczeństwo, jeżeli zachowacie te podstawowe rzeczy. Warto raz na jakiś czas, jeżeli robicie dużo zmian, nacisnąć przycisk synchronizacji, aczkolwiek jest ta synchronizacja automatyczna i w tym problemu absolutnie żadnego nie ma. Chociażby przejdę na forum, tutaj sobie stworzę jakiś, rozumiem, że tymczasowy login, tymczasowe hasło, nacisnę. I już automatycznie mogę to napisać forum logowanie. I już taka przepustka zostanie zapisana. Co prawda to ona jest z błędnymi danymi, ale już jak zobaczycie, jak tutaj wejdę, będę automatycznie mógł się logować właśnie też i na tym forum. Co ciekawe, jeżeli jesteście na jakiejkolwiek innej stronie, ja teraz zamknę to, otworzę czystą stronę. Jeżeli chcecie przejść i gdzieś się zalogować, ja tutaj przypominam, że wprowadziłem błędne login i hasło, wystarczy kliknąć forum logowanie, on automatycznie przejdzie na stronę i w tym miejscu, gdzie trzeba wstawić login i hasło, wam to login i hasło wstawi i będziecie mogli w tak szybki sposób przejść sobie do jakiegoś swojego ulubionego serwisu, ulubionego forum, tam gdzie potrzebny jest login i hasło do zalogowania się i do bezpiecznego korzystania z serwisu. Odsyłam Was do tych materiałów, które są w opisie filmu. Zachęcam do komentowania, zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami z menadżerami haseł, z ich użytkowania. Warto obejrzeć te materiały, bo teraz jest okres wakacyjny i jesteśmy bardzo mocno narażeni na to, że te nasze dane cyfrowe, które mogłyby nam sporo problemów przysporzyć, gdzieś utracić na wyjeździe, a takie proste zachowanie jak stosowanie menadżera haseł i stosowanie tych zasad, o których mówiłem, myślę, że będzie dla nas przynajmniej wygodniejsze, no może nie wygodniejsze, ale będzie dla nas bezpieczniejsze na pewno. Zachęcam do oceny filmu, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.